Co ty tam grzebiesz? Numer skrobię nożem. A ja nie wiem, czy to nie ja wlazłem przypadkiem, a ty skrobiesz? Zostaw to! Bo to mówię, to ja kupiłem do chodzenia z psem, a ty skrobisz klocki, no. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko. Dzień dobry. Dzień dobry, Andrzej. A witam. O, patrzę. Żeby tradycji stało się zadość, w tym miejscu zawsze zupka była spożywana pysznie, pysznie. No tak, no. Niestety. To jest chodzi jakoś wkraść mieszkanie na tym miejscu, gdzie ten człowiek spożywał te zupki pysznie. I teraz ty musisz to... No niestety, no jakoś tak weszło też w krew. Ale to z innego względu, bo dopiero co wróciłem z pracy. Chcę coś na szybkiego zjeść. No i dobrze, no niestety, dobrze. Wolę zupkę na gorąco jak tego, jak jakieś tam kanapki. A my z zupkami się zamieniliśmy się. A jak tam u was? W porządku? Wszystko? Zgoda? Pomiędzy nami zgoda. Tak? Andrzej, zgoda? Zgoda. No to i o, się cieszę. Ja nie kłamię. No to dobrze. A moja prawda, niech Andrzej powie, czy ja jego wyzywam, czy co? Nie. No wszystko skąd? Jest w porządku, tak? A, no. I chciałbym podziękować dla Ziutka. Na dyspieniu. Bejchorowa. A co, dostałeś list? Za list. Ty dostałeś list? I za krawat. Co ty ga... Pokaż, kurde, no. No proszę bardzo. A list, to przeczytaj list, jakiś fajny list? Nie, no to już krótko tam zwiędzie. Wszystkiego dobrego na nowej drodze, życie dla Andrzeja. I krawat? O I ten? Krawat, proszę to... bardzo, tak, ten. A umiesz wiązać krawat? No, kiedyś wiązałem. Teraz bym musiał popróbować, ale bym się nauczył. A to Krzysztof umie. Czyli, o. Ja nie umiem. Nie umiesz? I właśnie, no, mnie o krawaty to chciałbym też podziękować za tak fajny prezent. Nie. Który może się niedługo przyda do czegoś. O, to już przy okazji, już jak jesteśmy przy ciuchach. Andrzej, musisz zobaczyć. Zobacz. Do roboty będziesz miał buty, ja tobie przyniosłem. To są nowe buty praktycznie, ja może dwa razy je nałożyłem. A. To są 45, tylko przyjmiesz. Nie, no to ja później przymierzę. Ale takie lżejsze. Nie będę teraz na tego. 44. Nie. Tylko one brudne, bo ja jak z psem chodziłem w tą nie, bocie. No to kurde. Jakie numer, Andrzej. O, takie buty, zobacz jakie lekkie, Krzysztof. O kurde. Przewiewne. To Big Stara. Big Stara buty. No prawda, ja może z 2-3 razy chodziłem tylko w nich, no. Nie, no super. No to sobie, na pewno będą dobre. Ale to nie polskie. Nie, będą, na pewno będą. O Jezu, ja za nie dałem, nie wiem. Kurwa, ja bym wziąłbym. A to ty masz, daj Andrzejowi, Andrzej potrzebuje do roboty, a nie w tych chodakach chodzi. No, bo w tych chodakach to już naprawdę. Nie wiem, jeszcze wziął. Ciężko, no to będziesz miał lekkie buty. Masz takie spodnie, powinny być też na ciebie dobre. O. Ja już w nich nie chodzę. One są na taki ja ten. Ja przymierzę, czy dla mnie nie będą dobre. Krzysztof, to jest, są za małe na ciebie. Nie, no kurde, eleganckie spodnie. One są uprane, tylko wiesz, ja tam nie prasuję, no. Nie? Masz jedne, masz takie drugie jeszcze spodnie? No. Andrzej? Ja to wiesz, tak na szybkiego wczoraj, nie? No. Ale ci poszukam jeszcze koszulki, bluzy. Dobra. O, takie jeszcze zobacz. Czy... Ile ty masz wzrostu? 174. No to tu pasek włożysz, czy jak tam, nie wiem, no bo to... Ja to mało też, ja mam tych spodni od groma, ale do roboty będziesz miał, nie? Bo te są takie ten... Jeansowe, a te masz takie, tutaj takie, wiesz, materiałowe, nie? A. To też takie lekkie do roboty. No, super. O, ty dajesz, to ja też dam spodnie. A, ty jemu dasz spodnie? Tak. No to widzisz. Ale nie wiem... Andrzej, bo ja mam jeszcze takie białe buty, takie fajne. No. Air Maxy. Tylko nie wiem, czy na ciebie nie będą za małe. A. Właśnie przyjmiesz te. Żebyś ty za chwilę, no. Jednego buta, żebyś zmierzył. To ja będę wiedział, jak ci tamte też. Tamte są całkowicie nowe. Ja w ogóle ani razu ich nie nakładałem. No. Tylko, że one białe. No to byś miał tak do wyjścia do miasta. Nie, no czy właśnie, gdzieś no... Czy do knajpy gdzieś byśmy poszli. Nie, no na pewno by się przydało. Nie, Krzysiek? Do restauracji? No. No. Tylko przyjmiesz te, czy będą dobre. Bo tamty mi się wydaje troszkę jakby mniejsze. Idealne. Te idealne? Tak. Dobra, to ja ci jutro przyniosę tamte, przywiozę tamte jeszcze. Idealne. No to do roboty, fajne buty, w ogóle nie zniszczone, no. No. A u mnie stoją i się marnują. A. Co ty tam grzebiesz? Numer skrobię nożem. A ja nie wiem, czy to nie ja wlazłem przypadkiem, a ty skrobiesz? Zostaw to! Bo to mówię, to
Ja kupiłem do chodzenia z psem, a ty skrobisz klocki, no. Zostaw to. Dobre na niego, ja daj. Ja numer skrobię, ja sobie zabiorę. Po co tobie taki but? To dla niego do pracy. Zobacz, za małe. Nawet nie ma szans. Pokaż, porównaj. Nie, dobre. No, jeszcze raz. Masz. No gdzie czekaj, dobre? Czekaj. Człowieku, gdzie dobre? No gdzie? Palce mu się trzeba było obciąć tam. A co? Leciutkie buciki, nie? O, no, fajne. Mówię, one... Ja bym sobie wziął. No, on w ogóle nie zniszczone, no. W ogóle nie zniszczone. To super, proszę super, bardzo. Super. Ja jeszcze dzisiaj poszukam, obadam tam i poprzynoszę ci rzeczy, bo potrzebujesz takich rzeczy, tak? Tak, tak, tak. No to nie ma problemu, ode mnie zawsze będziesz miał pomóc. Na razie dużo nie wiesz rzeczy, no. Dlatego, że tego leżą. To wiesz, jak się pomiesza? Będzie... Ale to ja on tam ile tych rzeczy? No żeby miał na przebranie się do roboty, to już nie będzie ja wiem, ale... ciągle w tym samym ja chodził, no. Ja nie wiem, gdzie pojedź, żeby tam przyjechał głąb. Do buściany. Trzeba Krzysztof będzie tutaj jakoś to ogarnąć. Z tej strony, tu przy piecu. I dla niego miejsce zrobić. Kartonik postawić czy coś. No to co? Słuchaj. Weź no, o. To jego rzeczy poprzerzucać na tamtą stronę. Tak. Nie, nie, to będzie za dużo. O, albo daj mu pojemnik jeden, no niech w pojemnik sobie układa te rzeczy swoje. Żeby no. Też nie leżały tak na kupie, no. No i... Ale kto? Andrzej? Do Andrzeja daj pojemnik ten jeden. Wsunę, ja kupię do Andrzeja pojemnik. I sobie wsunę pod stół i tak. O, i pod stół, pod stołem będzie trzymał. No. A klucze dorobiłeś dzisiaj? Nie, bo zakotek pięty. O, widzisz, no to niedobrze. No może jutro. Aż poniedziałek, wtorek napisane. Dopiero czynne? Nie, czy remont, czy co będą robić. Ale no dobra, to może wiesz, czy meblowanie będzie, czy co do cholery u ich. Bo były tak, że zamkną i się remont. Nie, no tak, no to już ja nie mówię, że... O Jezu, no... To wiesz... Jakieś bluzy... A Andrzejku, tobie za zupkę ogórkową. A nie ma za co, jeśli będę miał, to znowu ci przyniosę. A kiełbaskę wczoraj jedliście? Nie, jeszcze. Nie, bo wczoraj już tego... Krzysiek usnął, już nie chciałem go budzić. No to trzeba było na zimno zjeść. Nie, no... sobie dzisiaj ugotujemy ziemniaki, gdzie jeszcze jest wcześnie. Ugotujemy sobie ziemniaki, usmażymy kiełbaskę. No. A, no to dobra, no i fajnie. No. Nie, dzisiaj piątek, ja ci dam śledzie. O. O, to śledzia dzisiaj. Śledzia będzie lizał, tak? Co? Śledzia będzie lizał? A w occie czy w oleju? W oleju. W oleju? Tak. A lubisz śledzie? Lubię. A, no to się dogadacie. Andrzej, mam do ciebie pytanie. Takie szczere, uczciwie. No. Odpowiedz. Co lubisz jeść? Zup. Ja ci powiem tak szczerze. Wszystkie domowe obiady. Na przykład, wymień. Jaką zupę? Najbardziej lubisz? Brokowa, fasolowa. Krewetkowa. Rosół. No, rosół. Ale no, krewetkowa to może... trochę... A burszko, a trzebiową lubisz? Trzebiową? Tak, ale nie z torebki, tylko tak jak się robi w domu. Ja mam kiedyś babcia robiła. Kupiłem swój szczawiu i ugotuję jeszcze dzisiaj szczaw. Krzysztof, o, bo zaraz zapomnę. Słuchaj, my tak z Gieremkiem tutaj, jak szliśmy, on mnie wpuszczał, no. Ustaliliśmy, że te spawarki, które tobie tu przysłali, nie? No. My jutro to rozbierzemy, tam jest od groma miedzi, a miedź jest bardzo droga. Będziesz miał kupę kasy i zawieziemy na złomto. A czym zawieziemy? Samochodem, no a czym? Ale twoim? Moim, no nawet, a czemu nie moim, no? I dobra. Będziesz miał kupę kasy, no. Dobra. A ty tak już tego widza tak zrugałeś. Może on dlatego to przysłał, żebyś ty odzyskał ten... tą miedź, bo ale tam ty, jest miedź. Ty i blachy pójdą na złom. No, no to blachy też, no. A miedź, człowieku, miedź chyba z 20 czy 30 zł kilogram. Tak? Tak. Bo ja nie... tak, a tam będzie... Miedź, 5 kilo na pewno będzie miedzi. Miedź jest najdroższa. Tak. Z metali kolorowych. A tam będzie z 5 kg minimum. Bo to 40 kg to wszystko waży. To na pewno będzie, jak nie więcej. To zobacz ile kasy będziesz miał, no. I, dobrze. I pójdziesz do fryzjera za te pieniądze. Dobra. Dobra? Dobra. No, to patrz. To my jutro rozbierzemy to. No i jutro to trzeba kuchnię trzeba ogarnąć. Co? I kuchnię ogarniemy. Ja ogarnę sam. Pomożemy tobie. Dobra. Dobra? No. Smacznego, Andrzej. A dziękuję, dziękuję. A bluzy jakieś tobie jeszcze znajdę, tak? Bo patrzę, w tej jednej tylko chodzisz. I koszulki jakieś? Co? Tam, wiesz, on pokazywał ci, gdzie jest wanna? Tak, ja wszystko widzę.
Wszystko wiesz. Ale mam trzeba, Andrzej, płyn, ja płyn kupię, jutro podjadę. Ale to już ja tobie przywiozę wtedy płyn. A wyszło ten płyn. Ja popryskałem cały. I a. Trzeba, wiesz, nowy, żebyś popryskać jeszcze raz. I wiesz, jak trochę odgryźnie, to dam dla Andrzeja szczotkę i poszorujesz, żeby wiesz, odmyć, wiesz, wannę. No i żebyś w czystym się mógł umyć, nie? Nie, no oczywiście, no przecież... Tak samo pralka też wiesz, gdzie jest, no, żeby tak, poprać tak, swoje tak, rzeczy, tak. Nie? No, ale będziesz miał tu spodnie o trzy pary. Nie, no ale widzisz, no już teraz ja mam, ono mam na tego, mam na nie. Zmianę. Ten, ja mam ten. Co ci przebrać. Żeby ten diabeł prudził mi tu miejsce, to by Andrzej, wiesz, ja by dałby dla Andrzeja i koszuli, i nie koszuli, z siebie. Wiesz. A to no gdzie z ciebie? I, jak i ty, jak i on? To ale się utopi ja się. Mam paczku taką, które przysłali, on by wymrógł sobie. A, no to... I wiesz, powiem tobie, tu by poukładał sobie, które za małe to we, które dobre na jego... To zostają sobie. Ale Krzysztof, póki co, to pożycz mu ten pojemnik jeden, żeby on tutaj nie układał tego, bo znów góra się zrobi. I on sobie postawi to pod stołem. Andrzej, to bierz ten pojemnik. No, o. Od razu trzeba włożyć, Andrzej, swoje ubranie. To włóż to od razu, te rzeczy. Buty, te nie buty. Te spodnie wrzuć. Będziesz śmigał do roboty, bo to wiesz. Nie, no co ja miałem wyrzucić, to torba się przyda, czy nie? Dałem. O. Elegancko ułożone. Szafeczka by się przydała. Andrzej. Nie, to tam. Andrzej. No. A patrz. Ja ci pokażę jedne spodnie. Zobacz, daję mu te spodnie. O, to za małe chyba na niego będą. Rurki. Chyba, że chcesz modnie wyglądać w rurkach. No ci wiesz, jak pasie pasują. No nie wiem, no mogą być. No, jak na chwilę obecną nie chlazią. No to złóż od razu też tu w uszy. No. Bo one mnie nie włóżą, one dla mnie za małe. Nie wejdziesz w nie? Co, szalał w nich? Może noga jedna by weszła, czy nie? No tak, na pewno. I to nie wiadomo. Ale te o, będziesz miał te luźne takie do roboty, no. To będą dobre. Dobra. Dobra, to dziękujemy. A jeszcze dalej będziemy nagrywać. No to zaraz, jeszcze jeden film nagramy i... O tym napadzie. Smacznego. Smacznego, Andrzejku. Dziękuję.